Pierwsze, o czym pomyślałam, to moja córka, że jeszcze chciałabym jej, że muszę jej tyle rzeczy pokazać, a przede wszystkim tyle rzeczy nauczyć, jak to by było, gdyby mnie nie było, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi. I to była pierwsza myśl. Pierwszy lekarz powiedział, żeby tego nie ruszać. Mamy taką więź ze sobą, tak ogromną miłość, taką energię między sobą, że aż mnie to czasami przeraża. No ale tak jest, to nie potrafię tego zmienić. Czy ty masz jeszcze do niego żal? No bo nie wiemy, jakby się skończyła ta historia, gdyby, tak no jak powiedziałaś, używałaś tego słowa, wyhodowała sobie. Tak, bo właśnie pani doktor też powiedziała, że kobiety sobie same często nowotwory złośliwe hodują, nie zajmując się tym, co w tych naszych piersiach się znajduje. Każdą zmianę, każdy guzek trzeba sprawdzić i nie dajcie sobie panie wmówić, że to nic takiego. Bardzo dobre ma relacje z tatą, bardzo tatę swojego kocha, lubi z nim spędzać czas. No staramy się to życie nasze rodziny patchworkowej tak urządzać, żeby Hani było najwygodniej. Na pewno wolałaby, żeby jedno i drugie z rodziców było w domu i żeby miała oboje rodziców razem. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby się czuła jak najbardziej komfortowo w tej trudnej sytuacji. Kiedyś weszłam w tryby zasad show biznesu. Było mi tam niewygodnie, dlatego z tego zrezygnowałam. Teraz jestem w innym miejscu. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a dziś moim i Państwa gościem Dorota Gardias. Cześć, Doroto. Cześć, Moniko. Dzień dobry. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że przyjęłaś moje zaproszenie. Niezmiernie miło mi jest Cię widzieć. Ja też się cieszę. Rzadko przyjmuję takie zaproszenia, ale do Was przyszłam, ponieważ obserwuję, co robicie, podoba mi się. Dziękuję bardzo, zwłaszcza, że faktycznie jak robiłam research, to widziałam mnóstwo takich krótkich wywiadów z eventów, czy to jakichś... Bardzo starych na pewno. Bardzo starych. Eventu nie chadzam. A tak naprawdę takich dłuższych w studiu ja nie mogłam nigdzie tego znaleźć i nigdzie się dokopać. Tak. Jeden z Krzysztofem Ibiszem, ale to też był taki tematyczny, o wellbeingu i tak dalej. To pierwsze pytanie bardzo proste, jak Twój dzień? Tak rzadko sobie zadajemy to pytanie. Jak mój dzień? A ja sobie zadaję codziennie, wieczorem i codziennie rano sobie zadaję pytanie, jak będzie wyglądał. I mój dzień dzisiejszy jest bardzo aktywny. Dużo się dzieje, jeszcze pędzę za chwileczkę do pracy, którą skończę o godzinie 23. Także dzisiaj akurat środa jest takim dniem bardzo aktywnym, zawsze dużo sobie środek tygodnia i tu się zawsze dużo dzieje. Tak. Moja córka też spędza popołudnie ze swoim tatą, więc to jest też taki czas, kiedy ja, wypycham wszystkie sprawy, które mam do załatwienia, stąd to wypełnienie takie obszerne. Mam tutaj do Ciebie mnóstwo tematów, bo jest to oczywiście muzyka, do której na pewno wrócę, ale ułożyłam to sobie tak trochę chronologicznie, no bo wszyscy Cię znamy jednak z roli pogodynki w programie Dzień Dobry TVN. I pierwsze pytanie, jak to w ogóle się zaczęło, że Ty w tej telewizji się pojawiłaś? Czy to był casting? Nie, to było zaproszenie. Ja pracowałam wcześniej w telewizji Lublin. To była Telewizja Polska, oddział w Lublinie i tam prezentowałam właśnie prognozę pogody i ówczesny szef TVN Meteo pochodził z Lublina, a ja pracowałam już wtedy jako fotomodelka, jako modelka i billboardy, plakaty z moim wizerunkiem wisiały w całym Lublinie. I on zapytał swoją siostrę, która też pracowała wtedy, razem pracowali w TVN-ie, co to za laska? No i Magda powiedziała, to nasza tutaj regionalna prezenterka pogody, a on był szefem TVN Meteo i znalazł do mnie kontakt, zadzwonił i zaprosił mnie na próbne nagranie, z czego skorzystałam i tak się dostałam. Przygotowałam się bardzo dobrze, ćwiczyłam na starej, rozsuwanej szafie w mieszkaniu, które wynajmowałam wtedy na studiach i się udało. Myślałaś kiedyś, co by było, gdyby? Gdyby nie to, gdyby nie pogoda? Gdyby nie pogoda, to pewnie muzyka. Na pewno. Jasne. 100%. Do tego wrócimy. Wiem, że teraz były tak naprawdę wielkie roszady w Dzień Dobry TVN. Każda telewizja przechodzi przez ogromne zmiany. Szczerze, trochę żałowałam, że nie zobaczyłam Cię w roli prowadzącej głównej. Słuchajcie, ale to była dla mnie świetna w ogóle przygoda. Dostałam propozycję i powiem szczerze, że nie wiedziałam, czy z niej skorzystam, ponieważ mam bardzo dużo różnych takich swoich działalności, które mnie bardzo absorbują i zastanawiałam się, czy ja w ogóle znajdę przestrzeń jeszcze na Dzień Dobry TVN. Ale no nie mogłam sobie jakby pozwolić na to, żeby nie spróbować. Dlatego pojechałam na ten casting i było super. Było super. Nawet się nie spodziewałam, że tak się dobrze tam poczuję. Było bardzo fajnie i bardzo się cieszę, że tego doświadczyłam. Mam ogromną satysfakcję, że dałam radę, że wiem, że były dobre recenzje, dobre opinie, ale jakby... Tam gdzieś w kuluarach mówiło się, że jesteś faworytką. Tak się mówiło w kuluarach, także to też było bardzo miłe i to było super doświadczenie. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że to, co ma w życiu być, to tak ma być. I miałam tego spróbować, miałam się pokazać z tej strony, może dać komunikat, że jestem gotowa na różne fajne wyzwania, nie tylko prezentowanie prognozy pogody, co bardzo lubię i nie chciałabym z tego rezygnować. Ale jakby na te miejsca zostały wybrane inne osoby i też jest okej. Więc jakby nie mam tutaj żadnych, żeby było jasne, żadnego żalu albo jakiegoś niespełnienia, wręcz przeciwnie, strasznie się cieszę i to był dla mnie duży zaszczyt i wyróżnienie, że mogłam spróbować. Ale myślisz, że jeszcze przyjdzie kiedyś na to czas? Nie wiem. A to jest w ogóle na liście Twoich marzeń? Nie. Nie. Nie, to nie jest na liście moich marzeń. Natomiast faktycznie, wiesz co, miałam takie poczucie, bo ja już kiedyś prowadziłam Dzień Dobry TVN, Dzień Dobry TVN Wakacje. Chyba z Krzysztofem Skórzyńskim widziałam jakieś wygranie. Nie, to było bardzo dawno temu, jak wygrałam Taniec z Gwiazdami i wtedy miałam chyba 5 programów Dzień Dobry TVN właśnie w wakacje i jeszcze, ze starą ekipą pracowałam, że tak powiem. I wtedy nie czułam się w tym dobrze. W ogóle nie byłam na tyle dojrzała, na tyle świadoma, nie miałam takiej wiedzy, nie byłam tak, że tak powiem, osadzona w sobie samej, pewna siebie, żeby to pociągnąć. Natomiast tym razem było zupełnie inaczej, więc jeżeli coś kiedyś się pojawi, to wiem, że już mogę działać. Wiem, że ludzie, którzy pracują w śniadaniówkach, muszą bardzo wcześnie wstawać. A ja też, 4:30 jak mam poranny dyżur. Dokładnie, no bo kiedy macie wejście tak naprawdę o godzinie 8:00? O 6:25 pierwsze, więc 4:30 pobudka, tak. Akurat to nie był problem. Jak ty dajesz sobie z tym radę? Wiesz co, no logistyka, po prostu kładę się o 22:00 spać. Ale udaje ci się zasnąć faktycznie? Tak, ja jestem tak wyczerpana po całym dniu, ponieważ w ciągu dnia jakby jest dużo obowiązków i praca i różne projekty, w których uczestniczę, a przede wszystkim moja córka, matematyka, przyroda i historia, więc głowa jest obciążona. Jak o 22:00 czy tam chwilę po 22:00 kładę się spać, to po prostu padam. Ale też o tej 4:30 czy też 5:00 budzę się, wiesz, pełna energii, zregenerowana i ciało, i umysł z nową energią do tego, żeby znowu działać. Zawsze tak było? Zawsze byłaś radnym? Nie. Pytam dlatego, że ja jestem zdecydowanie sową i czasami nawet robię sobie takie specjalne sesje, że mówię, dobra, dzisiaj idę spać o 22:00. Nie mogę zasnąć. Nie mogę zasnąć i potem i tak zasypiam o 1:00 w nocy, więc jaki jest sens? Wtedy po prostu zaczynam coś robić. Tak, ale wiesz co, po prostu gdybyś miała obowiązki takie macierzyńskie, gdybyś miała... Że trzeba wstać o tej 6:00. Że trzeba wstać o tej 6:00, gdybyś miała jakby... To samo by się to może... Nie, inaczej, to byś była zmuszona po prostu tak sobie poukładać ten dzień, żeby to wszystko funkcjonowało, no bo gdybym ja zarwała jakąś noc, a zdarza mi się, jak jestem w pracy, na jakimś evencie, no to ja potem to mocno jakby odchorowuję, ale nauczyłam się na Azji Express, na programie, w którym kiedyś uczestniczyłam, który był genialny, to była najlepsza przygoda mojego życia, nauczyłam się regenerować organizm w ciągu 20 minut. To jest taki płytki sen, ale zbawienny dla mojej głowy i dla mojego organizmu i wszystkim polecam. To naprawdę działa, więc jak jest jakiś kryzys, to naprawdę nawet zamykam 20 oczy. Minut może tak, nawet jak nie zasypiam, mówię takim głębokim snem, bo to jest czasami trudne, to gdzieś ten mózg wchodzi w takie obszary jakiegoś takiego resetu, który później daje energię do działania dalej. I to się naprawdę sprawdza. Ja to stosuję zawsze po porankach TVN24, nawet jak mam, wiesz, godzinę do czegoś tam następnego, to 20 minut, ale tak z zegarkiem w ręku nastawiam budzik i ani minuty dłużej. I to działa. Jasne. Wracając do samego Dzień Dobry TVN, z programem pożegnało się sporo Twoich kolegów i koleżanek. No tak. Jaka była Wasza reakcja redakcji? No bo to też myślę wpływa na atmosferę. Tak, ja w redakcji Dzień Dobry TVN nie jestem, nie bywam tam. Ja jestem zadaniowcem, ja dostaję telefon, zawsze tak było, więc też nie mam potrzeby, żeby być w redakcji, więc nie wiem, co tam się w środku działo. Słyszałam tylko, że faktycznie było dużo emocji, takich zaskakujących zwrotów akcji, rezygnacji też, no bo każdy też jakby ma swoje plany, marzenia, chce się realizować i to jest okej. Ja myślę, że zmiany są zawsze potrzebne, zmiany nas mobilizują, nawet jeżeli czasami nam się wydaje, że to jest niekorzystne dla nas, to po jakimś czasie może się okazać, że to gdzieś tam było dobrze poukładane, więc nie ma co się zamartwiać, ubolewać, tylko iść do przodu. To prawda, poza tym ktoś mi ostatnio powiedział, że jak zamykają się jedne drzwi, to otwierają się kolejne, oczywiście. Dokładnie. Także, że wszystkie takie sytuacje, które ktoś mógłby uznawać za porażkę. Na przykład ktoś by mógł pomyśleć, że poniosłam porażkę, bo nie dostałam się nie zostałam prowadzącą Dzień Dobry TVN. Kompletnie tak tego nie odbieram, ponieważ wiem, że ta sytuacja też otworzyła inne drzwi, które otworzą się za chwilę. Jasne. Ouu, zabrzmiało. Spokojnie. Jasne. Mówisz, że w redakcji Dzień Dobry TVN nie bywasz zbyt często, no tak, ale na pewno słyszałaś, Ania Wędzikowska udzieliła dosyć głośnego wywiadu, w którym opowiedziała o sytuacji mobbingu w programie, w śniadaniówce, w redakcji. Dawno było temu. To było dawno, ale niedawno była gościem tutaj właśnie u naszego redakcyjnego kolegi Andrzeja Sołtysika i gdzieś tam powrócili do tego, on się ożywił bardzo mocno. I w tym wywiadzie, ale także potem w mediach. Czy Ty także odczuwałaś takie sytuacje? Wiesz co, nigdy nie odczułam takiego klasycznego mobbingu. Były sytuacje i są sytuacje jakiegoś takiego, wiesz, po prostu napięcia, które wynika z sytuacji. Na przykład jestem na live'ie i coś się dzieje, więc ktoś mówi mi do ucha, stań z drugiej strony, stań. Ale to nie jest mobbing. To są trudne sytuacje związane po prostu z naszą pracą. Więc jakby nasza praca jest specyficzna, jest bardzo wymagająca. My pracujemy na żywo, na ucho, tam wszędzie są ludzi, których ja nie widzę, którzy też chcą dla mnie i dla anteny dobrze, więc my musimy ze sobą współpracować, więc ja się jakby nie obrażam na to, że ktoś jakby skieruje w moją stronę jakiś ostry komunikat, który ma na celu, nie wiem, przestawienie mnie na przykład z punktu A na punkt B, bo wtedy w kadrze lepiej coś wygląda. Natomiast a tutaj, jeśli chodzi o Anię, mówiliśmy o takim już klasycznym mobbingu. Ja takiego nigdy nie doświadczyłam. No i co więcej mogę powiedzieć? No współczuję, jeżeli tak faktycznie było. Nie mam też powodu, żeby... A Wy się przecinałyście gdzieś na korytarzach z Anią? Nie, w Dzień Dobry TVN nie, nigdy. Ale znamy się oczywiście i współczuję, że takie sytuacje jakby miały miejsce i że jej było źle z tym, no bo to nie są miłe sytuacje. To jest ciekawe, co powiedziałaś i trochę potwierdza to słowa Małgorzaty Rozanek. Kiedyś też zapytałam ją o redakcyjną koleżankę, ona mówi, my się nie widujemy, to jest tak, że każdy ma swój czas antenowy, swoje zadania i gdzieś tam później, wręcz często nawet można powiedzieć się mijacie, no bo ktoś ma dyżur, ktoś inny. No, powiem Ci szczerze, że ja chyba po 3 latach spotkałam ostatnio w redakcji Agnieszkę Cygielską i widziałyśmy się chyba ze 3 lata, naprawdę, a to dlatego, że mamy w różnych godzinach dyżury, a że mieliśmy tak zwaną ocenę roczną, więc prezenterzy się gdzieś tam przecinali i spotkałam Agnieszkę po 3 latach, no taka sytuacja, wszyscy pracujemy w jednym miejscu, prawda? To jest niesamowite. To prawda. Także podobnie jest tutaj. No to przejdźmy teraz do tej Twojej ukochanej muzyki. 3 miesiące temu, w listopadzie, wyszedł Twój singiel Przed siebie. Czym jest dla Ciebie ten utwór? Przebudzeniem. Jest takim przejawem też odwagi, przejawem odwagi i powiem Ci szczerze, że pierwszy miał być zupełnie inny utwór, który wyjdzie teraz, ale też nie chciałam tak mocno startować na tą ścieżkę muzyczną z takim mocnym, rockowym utworem. I tak sobie pomyślałam, że też nie zależało mi na tym, żeby zrobić od razu jakieś wielkie wrażenie, tylko tak mięciutko sobie w tą przestrzeń muzyczną, w tą nową ścieżkę wejść i dlatego właśnie wybrałam ten utwór, który jest spokojny, który jest taki może też trochę mnie pokazującą z innej strony. No i to jest na pewno też spełnienie moich marzeń, o czym też bardzo często mówię, no bo zawsze o tym marzyłam, żeby śpiewać, żeby nagrywać piosenki i dojrzałam do tego, żeby to w końcu zrobić. Zwróciłam uwagę na to, że komentarze na YouTubie są wyłączone. Dlaczego? A nie wiem, to nie ja obsługuję. Okej. Ale włączymy, nie mam z tym żadnego problemu. Na Instagramie jest mnóstwo komentarzy różnych. Oczywiście te, które zawierają w sobie hejt, kasuję i blokuję te konta. Nie pozwalam sobie na hejt, nie popieram go, ale można komentować, nie mam z tym problemu. Lubię krytykę konstruktywną bardzo. A jak oceniasz odbiór utworu? Chyba pozytywnie, jakby nie było jakiegoś no nie wiem, każdy to tak odebrał, że fajnie, że śpiewam, super, że to robię, popracuj nad głosem, nad emisją, jeszcze dużo do zrobienia, wiem, robię, pracuję, ale też jakby tak dużo takich laurek. To wiesz, to ja tak za bardzo też nie biorę do siebie tych komentarzy, ja po prostu robię swoje, więc bardzo mi miło i dziękuję za każde przychylne słowo, natomiast jakby nie buduję na tym poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości, ani też to nie daje mi takiego komunikatu, że coś mam robić albo nie. Po prostu. No, to wydaje mi się prawidłowo. Ja tego wciąż się uczę. Widziałam Twój wywiad z Beatą Tadlą i tam były komentarze i mogę faktycznie potwierdzić, że większość słuchaczy było po prostu zaskoczonych, chociaż ci, co oglądali program Mask Singer, powinni o tym wiedzieć, że Ty w ogóle jesteś po szkole muzycznej. Więc... Tak, ja chodziłam do szkoły muzycznej, śpiewałam, grałam na różnych instrumentach, podstawowym instrumentem. Moim jest gitara, na której gram cały czas, było też pianino, ale tutaj mi szło gorzej, więc ale pianino w domu jest i jak komponuję piosenki, to się tym pianinem wspieram. Aczkolwiek brakuje mi takiego, wiesz, brakuje mi takiego wykształcenia muzycznego, ponieważ myślę, że mogłabym tak bardziej rozbudowywać tą muzykę i czasami coś lepiej przekazać muzykom zawodowym, z którymi współpracuję, bo zdarza mi się popełniać jakieś straszne gafy, bo się po prostu aż tak na tym nie znam, tak? Ale okazuje się, że wspaniałe gwiazdy muzyczne, czy z Polski, czy zagraniczne, też nie zawsze mają wykształcenie muzyczne i czasami jak coś komponują, to opisują, co chcą zawrzeć w danym utworze, to na przykład barwami, więc tak też można. Ale planujesz dokształcić się w tym? Cały czas to robię, tak, cały czas to robię, chodzę regularnie na lekcje śpiewu. Jeśli chodzi o nuty, to jakby tutaj akurat nie potrzebuję, wolę się skupić na angielskim, który cały czas szlifuję. Już brakuje mi czasu na to po prostu, chociaż bardzo bym chciała, ale może kiedyś znajdzie się taka przestrzeń. Natomiast do tego, żeby komponować, żeby tworzyć melodię, którą potem jakąś kompozycję wysyłam dalej, to ta wiedza, którą posiadam, jest wystarczająca. Pytanie, czy będzie cała płyta? Nie wiem, nie mam takich planów. Moim planem jest nagrywanie tak zwanych apek. Apki są teraz, że tak powiem, chyba bardziej na czasie, aczkolwiek cudownie byłoby zamknąć materiał taki zgromadzony w jedną płytę. Natomiast nie jest to moim celem. Moim celem jest śpiewanie i występowanie. Tyle. A czy masz jakąś taką wymarzoną kolaborację, żeby wystąpić z kimś na jednej scenie? Ojej. To znowu wracamy do tych marzeń. Tak. Wiesz co, ja cenię wielu artystów, kocham taką naprawdę wielką miłością na przykład Natalię Schroeder, Anię Karwan. Tak, to są takie kobiety, które bardzo mi swoją osobowością i tym, jak śpiewają, imponują. Jeśli chodzi o sam wykon, to też bardzo szanuję za umiejętności, za warsztat Edytę Górniak czy Justynę Steczkowską. Tak, to są takie guru moje, te panie. Nasze ikony. Tak, tak. Są też inne, jest ich mnóstwo. Wiesz, można by to było też podzielić, kto jakie teksty tworzy, na przykład Kasia Nosowska. Ale jednak cały czas mówimy o kobietach. Tak. Patrz, zwróciłam uwagę na to. Z mężczyznami nie? Chyba nie. Chyba nie. Dlaczego? Nie wiem, jakoś bardziej jestem w kręgu kobiet, ale to też nie wynika z tego, że nie lubię mężczyzn, czy ich nie szanuję, ich twórczości, ich pracy. Też słucham, ale jakoś tak kobiety bardziej do mnie przemawiają. Dorota, 2 lata temu podzieliłaś się z nami wiadomością o nowotworze. To jest bardzo trudny temat, ale ważny. Tak. Ważny, bo ja mam wrażenie, że twoje wyznanie zrobiło trochę dobrego w społeczeństwie. Tak, to był tak naprawdę, nawet to nie była kwestia tego, że ja musiałam do tego dojrzeć, tylko przypadek, że się w ogóle podzieliłam tą informacją ze społeczeństwem. Nie sądziłam, że tyle mogę fajnych rzeczy zrobić w tym temacie i w tylu kongresach kobiecych, i w tylu kampaniach, które promują samobadanie, wystąpić po to, żeby kobiety się po prostu badały i żeby były zdrowe i żeby uniknęły katastrofy, która gdzieś tam często nad nami wisi. Ponieważ ja nie miałam raka, co podkreślam, bo często spotykałam się a propos komentarzy, na przykład: pani Doroto, pani nie miała raka, dlaczego pani mówi, że pani miała raka, przecież pani nie była na chemii, przecież pani i tak dalej, i wylewają tam różne te słowa panie z siebie, tylko że ja zawsze podkreślam, ja nigdy nie powiedziałam, że media to opisują różnie. Bo to jest skrót po prostu. Tak, bo to jest skrót, czyli rak, czyli nowotwór złośliwy. Mój nowotwór nie był złośliwy. Był nowotworem, który gdybym podtrzymała dłużej w swoim organizmie, zacząłby się zmieniać i mógłby się stać nowotworem złośliwym, czyli dalej czytając rakiem. No ale też widzisz, z tą terminologią ludzie nie zawsze wiedzą, jak to się wszystko opisuje i wtedy stąd są takie później różnego rodzaju pretensje. Ale to nie jest ważne, jakby każdy ma prawo do swoich jakby komentarzy. Ważne jest to, żeby właśnie o tym głośno mówić i ja cały czas to robię. Tak czy siak wydaje mi się to być bardzo traumatycznym przeżyciem. Było to trudne, zwłaszcza jak dostajesz taki komunikat od lekarza, że masz nowotwór. No właśnie. Co czułaś, kiedy usłyszałaś diagnozę? No ogromny strach. No, pierwsze, o czym pomyślałam, to moja córka, że jeszcze chciałabym jej, że muszę jej tyle rzeczy pokazać, a przede wszystkim tyle rzeczy nauczyć, jak to by było, gdyby mnie nie było, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi. I to była pierwsza myśl. No i potem jakaś panika, jakaś taka, wiesz, sytuacja, no bardzo trudna, no wiesz, łzy i przede wszystkim ogromny strach, no ale pani doktor, która mnie prowadziła, powiedziała dosłownie: uspokój się, pokazała mi na swojego, wskazała swój pieprzyk na skórze, mówi: to też jest nowotwór. Więc nowotwory są różne, uwierz mi, gdyby to było coś, co by zagrażało twojemu życiu, ja bym ci o tym powiedziała. Przychodzą tu kobiety w takich zaawansowanych, z takimi zaawansowanymi nowotworami złośliwymi, że mają się czym martwić. Ty nie. Więc jak ona tak powiedziała, to już w ogóle okej, po prostu mam zadanie do zrobienia, trzeba to wyrzucić ze swojego organizmu, czyli zrobić, przeprowadzić operację, słuchać się lekarzy i po prostu dalej się badać, kontrolować, żeby uniknąć podobnych sytuacji. Mówisz o pani doktor, ale pamiętam, że pierwszy lekarz wcale nie zareagował tak jak ona. To prawda. Pierwszy lekarz powiedział, żeby tego nie ruszać. No i to... I oczywiście ja temu lekarzowi zaufałam, no bo jakbym miała... Ja nie jestem lekarzem, po to idę do specjalisty, po to idę do mechanika, żeby mi naprawił samochód, bo się na tym nie znam. Tak samo jest z lekarzem i byłam... Jeszcze pamiętam, że to była taka sytuacja, że ja, chcąc być taką odpowiedzialną kobietą, matką, zrobiłam sobie cały przegląd swojego organizmu, no i oczywiście tam był też ginekolog, no i było badanie piersi, no i lekarz mi powiedział, że tam jest właśnie ten guz, ale on by tego nie ruszał, że to w ogóle nie wygląda na nic, że kobiety mają różne guzki, to jest jakiś włókniaczek, no i tak. Czy ty masz jeszcze do niego żal? No bo nie wiemy, jakby się skończyła ta historia, gdyby, tak jak powiedziałaś, używałaś tego słowa, wyhodowała sobie. Tak, bo właśnie pani doktor też powiedziała, że kobiety sobie same często nowotwory złośliwe hodują, nie zajmując się tym, co w tych naszych piersiach się znajduje. Każdą zmianę, każdy guzek trzeba sprawdzić i nie dajcie sobie pani wmówić, że to nic takiego. Ja nawet z ostatnich dni znam sytuację, gdzie gdzie nawet powiem Ci z sali, w której byłam na onkologii, kobieta też poszła do lekarza i lekarz też powiedział, że to nic, ale w związku z tym, że jej mama zmarła na raka piersi, poszła do drugiego lekarza i się okazało, że jest to nowotwór złośliwy. I ta kobieta właśnie, o której mówię, trzeci raz leżąc ze mną była na wycięciu guza. On się cały czas odradzał, ale cały czas walczyła. No. Takie historie. Zastanawiam się, gdzie jest ta równowaga, bo jak wspomniałaś o tym pieprzyku, powiem Ci, przyszedł mnie dreszcz, bo ja też miałam taką historię, tylko u mnie było akurat w inną stronę. Przepraszam, trochę prywaty, może nieprofesjonalne, może to wytnę. Tak mnie nastraszył. Ja dostałam skierowanie na onkologię, w 2 dni miałam zrobiony zabieg, potem miesiąc czekania, czy to jest złośliwe, czy niezłośliwe. Ale to było fajne, bo ja sobie tak poprzestawiałam wtedy w głowie. No, bo to bardzo przestawia w głowie. Ale było to traumatyczne i no, zastanawiam się, co jest takim złotym środkiem. Czy ten lekarz, który mówi, żeby tego nie ruszać, no absolutnie karygodne. Ale z drugiej strony ja najadłam się takiego strachu. Wpadłam w taką panikę, że to po prostu. Wiesz, bo nam się wszystkim wydaje, że nas to nie dotyczy. Nas nie dotyczą choroby, nas nie dotyczą wypadki, a nas wszystkich to dotyczy. Żyjemy, funkcjonujemy, żyjemy w takich czasach, gdzie nasze organizmy łatwo nie mają. Mówię o stresie, mówię o tym, co jemy, jakim powietrzem oddychamy i jesteśmy po prostu narażeni na te różne choroby cywilizacyjne dużo bardziej niż 50 lat temu. Jedyna recepta na to, żeby się uchronić, no to właśnie się badać, nie bagatelizować, tylko sprawdzać. No niestety, żyjemy w takich czasach, nie mamy innego wyjścia. I oczywiście zdrowo, starać się zdrowo żyć, zdrowo jeść na tyle, na ile to możliwe, no bo wiesz, staram się zdrowo jeść, ale i tak wiem, że te wszystkie warzywa, znaczy może nie wszystkie, ale część to są modyfikowane genetycznie, o mięsie już nie wspomnę. Więc wyeliminowałam ze swojego na przykład jadłospisu rzeczy, mięso na przykład. Jem, ale w bardzo niewielkich ilościach. Bardzo dużo warzyw, owoców, najlepiej ze swojego ogrodu, który mam, bo tego też założyłam, żeby jeść bardziej świadomie i zdrowo, ja i moja rodzina. Także dużo możemy zrobić. A jak często teraz w takim razie się badasz? Wiesz co, mówi się, że raz na rok powinno się badać piersi, ale właśnie też ostatni przykład mojej przyjaciółki pokazał, że po pół roku coś się pojawiło, więc chyba ja bym częściej się badała. Oczywiście nie wpadajmy w jakąś panikę, po prostu się umawiajmy i idźmy na chwilę. Przecież to trwa chwilę. Dokładnie. Wspomniałaś już w naszej rozmowie o córci, o Hani. I zastanawiam się, czy w momencie, kiedy Ty chorowałaś, to czy ona była na tyle świadoma, żeby wiedzieć, z czym Ty się zmagasz? Po co? Nie było takiej potrzeby, żeby jej jakby tak głęboko wchodzić w ten temat, żeby ją straszyć. No bo wiadomo, że to nie było, nie wiem, że to nie było przeziębienie, może tak. Natomiast nie było zupełnie potrzeby, żeby jej opowiadać o tym, co to jest nowotwór i tak dalej. Po prostu mama ma guz w piersi i trzeba ten guz usunąć, to się wiąże z operacją i to jest wiedza wystarczająca. Tak samo jak w wieku, nie wiem, 6-7 lat nie mówisz dziecku, na czym polega rozmnażanie, a jeżeli już mówisz to na takim poziomie, na jaki możesz sobie pozwolić, na jaki pozwala jej rozwój emocjonalny i później się ta wiedza poszerza, pogłębia. Tak samo tutaj, pewnie jak będzie dorosłą kobietą, to skuma, jak już będzie miała odpowiednią wiedzę, że to było coś poważniejszego i że to nie musiało się tak dobrze skończyć, ale na tamten moment po co straszyć dzieciaka? Ja moim rodzicom nawet nie powiedziałam tak wprost. Wiem, dokładnie. Po co mam ich stresować? Stres naprawdę bardzo źle działa na nasze komórki. Ale przez to bardzo mocno trzymałaś to w sobie i jakby byłaś tym jeszcze bardziej obciążona. No właśnie nie do końca, martwiło mnie to, ale mówię, te słowa pani doktor, fachowca, mnie bardzo uspokoiły, więc ja podeszłam do tego turbozadaniowo, że mam guz, wycinam go i jest po temacie. Jeżeli trzeba będzie robić jakieś naświetlania czy brać chemię, okej, to ją wezmę. Natomiast nie ma tu jakiegoś dramatu. Będę się martwić, jak będzie naprawdę ciężko. A wiedziałam, że ta sytuacja nie jest dramatyczna. Nie lubię się martwić na zapas. Nie robię tego, nie robimy tego, proszę Państwa. Ale to wspaniałe podejście, akurat no bardzo dobrze jest słyszeć takie zdania, zwłaszcza, że wiesz, to jest problem wielu ludzi, być może wielu odbiorców, którzy nas słuchają. Naszym największym wrogiem jest to, co mamy między uszami, czyli nasz mózg. No bo jak dostajesz taki komunikat, no to w twojej głowie uruchamia się mnóstwo różnych myśli, obrazów, które cię nakręcają, ale czy to jest prawda? Nie, to jest tylko w twojej głowie. Więc jak już skumasz, że to jest bez sensu, a ciężko to skumać, też zajęło mi to lata, no to przestajesz się przejmować na zapas. Jasne. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że córka to jest najpiękniejsze, co ci się w życiu przydarzyło. Prawda. Dalej tak uważasz? Zawsze będę tak uważać. To jest najpiękniejsza podróż, przygoda, najpiękniejsza osoba, o najpiękniejszej duszy, o najpiękniejszej wrażliwości, o najpiękniejszym głosie, jaki słyszałam. Jakby to, że pojawiła się w moim życiu na ziemi, jest dla mnie darem, jest darem dla mnie, jest to dar. I to jest w ogóle... Nawet nie wiem, jak mam ci o tym opowiedzieć. To jest... Nie da się tego opowiedzieć słowami. Nie wiem, mamy taką więź ze sobą, tak ogromną miłość, taką energię między sobą, że aż mnie to czasami przeraża. No ale tak jest, to nie potrafię tego zmienić. No. Zastanawiam się, czy Hania ma świadomość, że ty jesteś gwiazdą. To ma. Bo ona ma teraz 11 lat? 10. 10. Rocznikowo pewnie 11. Bo tak, rocznikowo 11. Tak. Ma świadomość dlatego, że wiesz, jeździ ze mną na różne, na przykład pogody do Dzień Dobry TVN. Podchodzą pewnie o zdjęcia. I tam podchodzą różne osoby, proszą o zdjęcie, proszą o autografy i wtedy widzi, że mama i w ogóle, że to są dzieci, one są tak mądre. Mama, dlaczego ci wszyscy ludzie chcą sobie z tobą robić zdjęcia? A my już co, Hanka? Właśnie nie wiem. No, także takie były pytania, jak była mała. No i zawsze jak są takie sytuacje, to dostaję komunikat wzrokowy na zasadzie uciekamy. Ponieważ Hania nie lubi tych sytuacji. I to ja ją bardzo dobrze rozumiem, ale też rozumiem osoby, które jednak, nie wiem, też lubią sobie robić zdjęcia z osobami znanymi, publicznymi, więc jakby też nie... Są nawet tacy kolekcjonerzy, ludzie, których pasją jest zakładanie zeszytów, zbieranie autografów, tak zdjęć, więc no, też jakby to rozumiem i też szanuję, każdemu chcę dogodzić, zrobić to zdjęcie, no ale też jak jestem z córką, no to jakby stawiam granice. Bo jest teraz jej czas. Oczywiście. A czy Hania idzie w swoje ślady? Czy tak jak mówisz, ona stroni od tego blichtru? Stroni, ale bardzo lubi występować na scenie i cudowne jest to, jak pięknie dojrzewa na tej scenie. Ja pamiętam jej pierwsze występy wokalne czy związane z grą na skrzypcach. Były bardzo takie, wiesz, duże nerwy, stres. A teraz im więcej jest tych sytuacji, im ona więcej potrafi, im lepiej się przygotuje i to jest też takie słowo klucz, ponieważ im lepiej jesteśmy przygotowani, tym mamy większą pewność siebie i większą odwagę, tym ona po prostu na tej scenie piękniej rozkwita, jest odważniejsza i ten głos jest taki, wiesz, ze środka, nie taki stłumiony, stłamszony, także cudownie mi jest to obserwować, kibicuję jej bardzo, aczkolwiek jakby towarzyszę jej w tym, ale nie pcham ją w tą stronę. Chcę, żeby to był jej wybór, jeżeli będzie czuła w sercu, w sobie, w swojej głowie, nie bardziej w sercu, w głowie nie, ale w sercu, że chce podążać tą ścieżką, to będę ją wspierać, kibicować i niech sobie podąża. Pytam o to, bo często ludzie, którzy są związani z show biznesem, tak jak na przykład ty także jesteś i poznają bliżej ten świat, chcą uchronić swoje dzieci przed tym, przed tą drogą, bo wiedzą, z czym to się potem wiąże i jakie ma minusy. No tak, bo tą drogę można bardzo różnie poprowadzić, widzisz. Ja na przykład kiedyś prowadziłam ją inaczej, teraz prowadzę inaczej. I teraz tak jak powiedziałaś, nie macie na eventach. Przykład. I teraz jest mi w tym świecie wygodnie, bo ja lubię stać przed kamerą, lubię występować przed ludźmi. Tylko ja to już robię na swoich zasadach. Kiedyś weszłam w tryby zasad show biznesu. Było mi tam niewygodnie, dlatego z tego zrezygnowałam. Teraz jestem w innym miejscu i też jest mnóstwo, wiesz, na przykład Natalia Schroeder, czy nawet Ania Karwan też są takimi przekładami, że one są tak utalentowanymi, znanymi, docenionymi piosenkarkami, akurat w tym przypadku, ale one też nie bywają, nie udzielają wszędzie wywiadów, nie są na wszystkich okładkach, nie są związane z nimi różnego rodzaju skandale, a są wielkimi, wielkimi gwiazdami i wielkimi osobowościami. Właśnie myślę, że im mniej nas, tym więcej czasami. Także warto brać przykład z takich osobowości znanych. A lubicie z Hanią razem śpiewać? Tak, tak, śpiewamy. Nawet już na głos próbujemy. Ale to może kiedyś usłyszymy, bo szukałam w internecie, ale nie znalazłam takiego nagrania. Zobaczymy, zobaczymy. Hania bardzo się gardi, bardzo chce. Jak jeżdżę nagrywać piosenki, to ona chce jeździć ze mną. Także myślę, że to się kiedyś stanie. Ale nie mamy też takich planów, że kiedyś nagramy wspólną piosenkę i w ogóle będziemy, nie wiem, robić karierę w showbiznesie jako duet. Nie, 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 nie ma takich planów. Jasne. Zastanawiam się też jeszcze, jakie Hania ma relacje i z tobą, ale także z tatą, bo nie jest tajemnicą, że tworzycie rodzinę patchworkową. Tak. Bardzo dobre ma relacje z tatą, bardzo tatę swojego kocha. Lubi z nim spędzać czas. No, staramy się to życie nasze rodziny patchworkowej tak urządzać, żeby Hani było najwygodniej. No i chyba tyle. No tak, nawet dzisiaj wspomniałaś, że mają wspólny dzisiaj dzień razem. Tak, wspólne popołudnie i nockę. Ale to jest fajne, bo to jest też przykład na to, że można się dogadywać. Trzeba. I mówisz, jakby to był nawet taki obowiązek, prawda? No tak, na tym polega odpowiedzialność i no odpowiedzialność po prostu, no przecież to najważniejsze jest Hania i ona ma się czuć komfortowo, najbardziej komfortowo jak tylko można w tej trudnej sytuacji, bo to nie jest łatwa sytuacja, na pewno wolałaby, żeby jedno i drugie z rodziców było w domu i żeby miała oboje rodziców razem, więc trzeba zrobić wszystko, żeby się czuła jak najbardziej komfortowo w tej trudnej sytuacji i ja się staram tak robić. Czuje się komfortowo? Haneczka? No myślę, że jest wiele takich sytuacji, że nie, bo chciałaby być w dwóch miejscach jednocześnie. Święta pewnie. Na przykład święta, ale zarówno moje podejście, jak i podejście Piotra jest takie bardzo podejście do życia. Radosne, spontaniczne i w ogóle my nie pielęgnujemy traum i nie pielęgnujemy jakiegoś bólu, tylko wręcz przeciwnie. No, cieszymy się z sytuacji, które są, żyjemy tu i teraz i myślę, że to jest super sposób na to, żeby było dobrze po prostu. Czyli wy także macie między sobą dobry kontakt? Mamy mały kontakt ze sobą, mamy różne poglądy na różne tematy, ale to nie oznacza, że mamy się nie szanować albo ze sobą kłócić. Musimy szanować swoje zdania i tak właśnie to wygląda. Także nie kłócimy się ze sobą, ale mamy na wiele tematów. To jest zwykle w ogóle problem w wychowywaniu tak, bo każdy potomstwa, bo każdy chce postawić na swoim. Tutaj się nie da postawić na swoim, ponieważ jak Hania jest z tatą, no to ja nie mogę ingerować w to, jak oni spędzają ze sobą czas, albo to, jak on ją wychowuje wtedy, tak? No bo on ma swoje postrzeganie świata, swoje metody wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli się z czymś nie zgadzam, no to dzwonię i na ten temat rozmawiamy. Tak się kiedyś wydarzyło. No i doszliśmy do jakiegoś tam porozumienia, tak? I w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Ostatnio Piotr zadzwonił, pyta, słuchaj, Hanka to lubi chodzić na te skrzypce, a tam podczas lekcji pojawiły się pewne schody, jeśli chodzi o edukację. No i to jest taki trudny moment, gdzie wiesz, spada motywacja, gdzie trzeba trochę odpuścić i nauczyciel i rodzic musi odpuścić, żeby pozwolić dziecku, sama byłam w takich momentach, przejść przez to. Ja też, bo no ja 7 lat grałam na pianinie, no to widzisz w ogóle. I to są takie kryzysy no, na drodze edukacji, czy w szkole muzycznej, czy w zwykłej szkole i po prostu i wtedy ja właśnie rozmawialiśmy na ten temat, ja mówię, wiesz co, no jest kryzys teraz, jest kryzys, których było już bardzo dużo, natomiast Hania kocha skrzypce, uwielbia na nich grać i przychodzi jej to z taką łatwością, że w ogóle jestem w szoku. Ale gdyby była taka sytuacja, zresztą ja bardzo często o to pytam, bo mnie tata trochę przymuszał, żebym chodziła na tą gitarę. Ja to sama miałam. Właśnie. I ja, wiesz co, tata mnie trochę przymuszał, ja się chyba też trochę buntowałam. I w pewnym momencie powiedziałam, że nie będę chodziła na tą gitarę. I ojciec powiedział, okej, to nie będziesz chodziła na tą gitarę. No ja tak w ogóle taka zdziwiona i zrezygnowałam z tych lekcji na gitarę, gitarowych. I tak żałuję. Tak, żałujesz. Tak, dlatego wiesz, dlatego tak walczę z tymi jej kryzysami, tak ją wspieram w tych trudnych momentach, ponieważ nie chciałabym, żeby ona kiedyś tak żałowała jak ja. A mówię, to też nie wygląda w ten sposób, że ona siedzi i piłuje, wiesz, 3 godziny na... Nie, absolutnie, to jest wszystko wymierzone co do minuty, teraz 15 minut, później znowu 15, a pod koniec dnia jeszcze 10 i wychodzi z tego prawie godzina nauki gry na skrzypcach w ciągu dnia. Więc jakby się tego trzymać, tej systematyczności, bo to jest w ogóle super metoda, po 15-20 minutek, no bo koncentracja później siada, zwłaszcza po szkole. I to się super sprawdza. I zgubiłam wątek. No w każdym razie, ale jeżeli kiedyś powie, że nie, ona już ma dość, dziękuję bardzo, ona teraz będzie tańczyć, czy nie wiem, grać na jakimś innym instrumencie, to... No to powiem okej. To pytanie, jakie jest twoim zdaniem idealne rozwiązanie tej sytuacji? Bo mówisz, Piotr dzwoni, ty walczysz z tym, żeby jednak gdzieś tam ją trzymać. Wiesz co, no po prostu rozmowa. No najważniejsza jest rozmowa i szukanie wniosków. I potem podążanie za nimi. Więc doszliśmy do wniosku, że faktycznie to jest jakiś kryzys, że będziemy tą sytuację obserwować. Jeżeli zauważymy, że to nie jest dla niej fajne, że ona się z tym męczy, nie wiem, stresuje się, nie wiem, ma problem z ręką, no bo przecież gra na skrzypcach, to są różne obciążenia, no to odpuścimy absolutnie i nie będziemy jej do niczego zmuszać nigdy w życiu, więc rozmowa to podstawa, to jest przepis na jakby jakieś takie poprawne relacje i poprawne prowadzenie tego wszystkiego. A zastanawiałaś się, dlaczego tak naprawdę ty zrezygnowałaś z tej gitary? Czy to nie jest trochę tak, że właśnie to przymuszenie doprowadziło cię do zaprzestania? U mnie było coś innego. Ja byłam... Ojej, tak chciałam użyć słowa samotna w tej edukacji, ale po prostu mój tata nie miał czasu na to, żeby ze mną posiedzieć i pograć. Naprawdę, mówię wprost. Tata budował wtedy nasz dom rodzinny, też był aktywny jako muzyk i po prostu wydawało mu się, że w związku z tym, że jestem tak utalentowaną młodą osobą, bo jak poszłam do szkoły muzycznej, już grałam na gitarze, no to ja sobie poradzę. A jednak taka edukacja w szkole to jest zupełnie co innego. No, trzeba jednak troszeczkę tego dzieciaka tam zachęcić, troszkę go zmotywować, może czasami z nim posiedzieć, może podejść do tego jak do zabawy, no bo ja wiesz, na przykład jak Hanka ma kryzys, no to ja na przykład mówię, żeby wyczyściła swój instrument, bo to wiesz, to też jest ważne, jaką masz chemię z tym przedmiotem, tak? Że one mają tu coś tam, tu próg, tu struny, a akurat w skrzypcach nie ma progów, smyczek, może trzeba go naciągnąć, może trzeba go posmarować. I wiesz, i wtedy nawiązujesz taką więź z tym i tak się zbliżasz. Też dbasz o to przede wszystkim. Dbasz o to, tak. I nagle się okazuje, że kurde, jest ci to bliskie, tak? Więc to są takie drobne rzeczy, no ale ja jako pedagog o tym wiem trochę więcej niż mój tata wtedy w tamtym czasie. No ale dlaczego tak się stało? Ja po prostu, zabrakło mi takiego rodzicielskiego wsparcia, naprawdę, ponieważ ja bardzo lubiłam tą grę na gitarze, uwielbiałam te nasze gitarowe popisy, które są na koniec roku albo na koniec semestru i uwielbiałam grać na gitarze, a że już w ogóle jak się czegoś wyuczyłam, no też w ogóle tak grałam, to było takie super. Ale zabrakło takiej, wiesz, takiego wsparcia rodzicielskiego na tym poziomie, w tym punkcie takiego, wiesz, no trzeba jednak się usiąść i wykonać pracę. To jest ciężka praca. Ale tak jest ze wszystkim, nawet w samorozwoju. To, że obejrzysz, nie wiem, jakieś fajne programy o samorozwoju, że jak ci się pojawi na TikToku czy na Instagramie tyle takich motywacyjnych różnych, to ci nic nie da. Ty musisz w to wejść i tą pracę w swojej głowie czy w swoim ciele wykonać. Nikt nie będzie miał tareczki na brzuchu, czy po prostu fajnej formy, bo, dobrej formy, dobrej kondycji, jak nie będzie aktywny, jak nie będzie biegał, jak nie będzie się gimnastykował itd., itd. Nikt nie będzie miał spokoju w głowie, jak nie będzie oddychał, nie będzie miał świadomości tego, co się dzieje w jego głowie, z jego organizmem, z jego ciałem. No to jest tak ogromna wiedza i praca, bez której no, nie pójdziesz dalej. Tak samo jest z edukacją w szkole, tak samo jest, jeśli chodzi o edukację o nas samych, czyli o samorozwój. Tak, mój nauczyciel powiedział takie fajne zdanie. 70% sukcesu to jest praca, 30% tylko talent. Może nawet mniej, ale być może nawet tak, mniej. Bo być może nawet mniej, naprawdę, bo ja znam mnóstwo utalentowanych ludzi, ale tak bezczelnie utalentowanych, wspaniałych, którzy tak marnują swój talent, no bo po prostu nie pracują. I nawet ostatnio z okazji Dnia Kobiet prowadziłam dwudniową konferencję taką kobiecą, gdzie za każdym razem padały takie słowa, że najważniejsza jest praca. Praca, działanie, nawet nie praca, bo to może się też źle kojarzyć z jakimś takim dużym wysiłkiem, ale to jest wysiłek. No ale jest, tak, no to jest wysiłek, no nazywajmy rzeczy po imieniu, ale z działaniem, tylko działanie jakby rozwija. Znowu prywata, ale naprawdę tak mam dużo podobieństw w tych historiach. Słuchaj, anegdota. Moja siostra i ja uczyłyśmy się w tym samym czasie gry na pianinie i ona bardzo dużo ćwiczyła. Ja mniej, pomimo tego, że ja początkowo zostałam oceniona wyżej, to później ona bardzo szybko mnie wyprzedziła i ja już jej nie mogłam dogonić. Ale była bardziej pracowita? Była zdecydowanie. Ona 5 razy więcej ćwiczyła niż ja. A ja byłam, żeby oni mi powiedzieli, że tutaj to prawie słuch absolutny, a tam to słoń na ucho nadepnęła. No właśnie. I to jest najlepszy przykład na to i dowód na to, co powiedziałam. Tak naprawdę jest. Także pracujmy. Tak. Dorota, pytanie. Aż tak się zawahałam, ale zapisałam sobie na karteczce. Czy jest w Twoim sercu miejsce na miłość? No tak. Moje serce jest całe wypełnione miłością. Wiem, że na pewno do córki, do rodziny, ale związkowo cicho. Tak, ponieważ nie mówię o tym. Jakby to też jest taka... zbudowane na doświadczeniu, że im mniej o tym mówimy, o swoim życiu prywatnym, tym jakby lepiej. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce coś... Znaczy teraz o tym wiem. Kiedyś to nie było takie oczywiste dla mnie. Jak chcesz budować coś z drugą osobą, to buduj to z tą drugą osobą, a nie jakby w świetle reflektorów. Tak, wydaje mi się, że to jest zdrowsze. Zdecydowanie. Jasne. I to tak się zastanawiam, to w takim razie wydaje mi się, że łatwiej jest budować relacje, będąc w związku z osobą niepubliczną. O tak, publiczną. Na pewno. I ty tego doświadczyłaś też. Tak. Bo gdzieś jak sobie wertowałam, robiąc research, to faktycznie lista osób była znana. Tak. Ale dzisiaj byś stroniła od tego. Wiesz co, to też nie oznacza, że związek z osobą publiczną jest skazany na niepowodzenie. Absolutnie nie, ale wiesz, no, to co jest w naszym domu, to co jest między nami, to jest w naszym domu. Jakby, oczywiście możemy pójść razem na galę, ale myślę, że to jakby jest dużo takich niefajnych sytuacji, które związane są z niskimi wibracjami i z negatywną energią. I to może potem się przenosić na to życie prywatne, więc myślę, że lepiej tego unikać. Dlatego ja unikam o swoim życiu takim osobistym, prywatnym, związanym ze związkiem. Nie obwieszczam, nie pokazuję się, po prostu sobie to swoje życie układam i dobrze się tam czuję. Tam jest mi dobrze. Ja słyszę, co do mnie mówisz i absolutnie to szanuję, więc w tym już dziury wiercić nie będę. I na koniec mam taki temat. Tak jak powiedziałam, przygotowywałam się przez ostatnie kilka dni, więc naprawdę obejrzałam chyba większość programów z Tobą i trafiłam na taki sprzed kilku lat stare zdjęcia gwiazd. Tam dowiedziałam się to, o czym mówiłaś wcześniej, że byłaś w konkursie Miss, ale także modelką. Jak wspominasz tamte czasy? Dobrze, to była, wiesz co, dla mnie przede wszystkim taka no, jakaś przygoda, prawda? Jakieś nowe, to były nowe doświadczenia, nowe na scenie, przed kamerą, przed obiektywem aparatu. Więc to właśnie jak sobie tak teraz patrzę na to swoje całe życie, na pewno dało mi dużo, jeśli chodzi o dalszą moją drogę zawodową. Wybory miejsc, to też prezentowanie się, to też mówienie do mikrofonu, bo trzeba było się też tam zaprezentować. Jakby na tym bym, widzisz, mogłabym na tym zakończyć, tak? I zostać przez całe życie Miss. Natomiast ja wykorzystałam to, czego się tam nauczyłam, wykorzystałam to, że stałam się w regionie osobą popularną, I dłubałam sobie dalej i tak robiłam takie małe kroczki i dzięki temu jakby znalazłam się tu, gdzie się znalazłam, że jakby poszerzam cały czas swoją wiedzę, cały czas się doskonalę, no bo właśnie wykorzystuję to, co mi gdzieś tam los podrzucił i myślę, że dobrze się ta moja droga zawodowa potoczyła. Chociaż jakby nie jestem teraz fanką wyborów Miss, przyznam szczerze. Ale też jakoś nie krytykuję strasznie, no bo pamiętam, że to była po prostu fajna przygoda. Natomiast ja bym nie opierała jakby swojej kariery tylko na tym. Jeżeli to ma być początek jakiejś ciekawej drogi, jakaś sytuacja, w której możemy zdobyć właśnie jakieś doświadczenie, no to tak, ale uroda nie wystarczy, jeśli chodzi o taki sukces osobisty czy też zawodowy. Trzeba się uczyć. A uroda w życiu pomaga? Tak. Mówią absolutnie. Niektórzy, że przeszkadza. Też. I pomaga, i przeszkadza. Są bardzo różne sytuacje. Tak? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. To prawda. Natknęłam się też na okładkę CKM-u. Była dosyć odważna, chociaż teraz ostatnio widziałam rok temu. Proszę Cię, to była odważna okładka. Teraz to są odważne, nawet nie okładki, tylko zdjęcia nie wiem, na Instagramach i tak dalej. Tak, ale to prawda, bo to był strój kąpielowy. Tak, ale to była i tak duża odwaga z mojej strony, że się na taką sesję zdecydowałam w męskim piśmie. Teraz bym się nie zdecydowała. Dlaczego? Nie mam takich potrzeb, żeby prezentować swoje ciało nie wiem, w piśmie dla mężczyzn. Teraz już nawet w ogóle chyba te magazyny nie istnieją. One... Tak? Nawet nie wiem. To prawda. Być może. Instagramie wygryzł. Wtedy, wiesz co, wtedy to też było takie, nie wiem, takie modne, te czasopisma były wszędzie, dużo się o nich mówiło. Jakby, to prawda, bo większość topowych gwiazd było na tym okładkach. No właśnie, i to tak, nie wiem, dziwne to było. Ale dobrze, że się skończyło. Tak, dobrze, że się skończyło. Nie mam potrzeby eksponowania swojego ciała. Drugi raz byś tam nie poszła, ale czy żałujesz? Nie, też nie żałuję. Nie, fajne zdjęcia. Nie pokazałam... za dużo, więc okej. Aczkolwiek miałam kiedyś rozbieraną sesję. Ja wiem, bo była w 2023 roku. Ale to była zupełnie inna wystawa w Hali Koszyki, dobrze pamiętam? Tak, ale to jeszcze nie to. Jeszcze nie to? Tak, bo tam byłam jednak zakryta. Natomiast brałam udział w sesji zdjęciowej. Bardzo dużo znanych kobiet, piosenkarek, aktorek, prezenterek. I te zdjęcia były inspirowane malarstwem. Ja pamiętam, byłam kobietą z bananami. I stałam tylko w samych takich wysokich majtach, spodenkach. Miałam tu takie brązowe, piękne banany i nagi biust. Masakra, to było w ogóle dla mnie takie przeżycie traumatyczne, jak w ogóle miałam się rozebrać tutaj przed całą ekipą. Pamiętam, że było strasznie trudne, ale później już to jakoś się tak oswoiłam z tą sytuacją, że jakby też, wiesz, kontekst był zupełnie inny, taki artystyczny, ale mimo wszystko... Nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie. To nie dla mnie. Dorota, gdzie się widzisz za 5 lat? Takie pytanie na koniec. Jakie to jest trudne pytanie. Wiesz co, to ja powiem, dlaczego to jest trudne pytanie. Ponieważ ja mam plan na siebie i ja mam swoje, takie osobiste, prywatne cele. I mnóstwo mam tych celów. I one są fajne, bo ja sobie tam już długo zmierzam. Natomiast ja nie wiem, gdzie ja będę, dlatego że ta sytuacja na świecie jest tak skomplikowana, że ja nie wiem, gdzie ja będę. Mhm. Nie wiem. Mam nadzieję, że będę w Polsce i że zrealizuję te wszystkie swoje cele, które mam w głowie i w sercu, i marzę o tym, żebym je mogła zrealizować. A co to będzie? Nie lubisz zapeszać. No tak, też wiesz, no, zdradzam oczywiście w swoich social mediach to, co robię, co realizuję, jakie mam projekty, dzielę się z obserwującymi na tyle, na ile czuję, że mogę. Ale nie wiem, czy będę w ogóle w Polsce, nie wiem, naprawdę, nie wiem, bo być może będę w ogóle w innym miejscu na świecie, też tak się może wydarzyć, wszystko się może wydarzyć. Ale marzy ci się kariera zagraniczna? Nie, właśnie, jeżeli bym wyjechała za granicę, to właśnie nie, w drugą stronę, bym chciała być anonimowa i jakby sobie normalnie żyć, funkcjonować. Mm-hmm. No. Najlepiej w Tajlandii. Ale trochę tak jest też, to chyba było w jakimś artykule, że najpierw człowiek zabiega o tą sławę, być może chce właśnie pokazać, że coś osiągnęło, a później, kiedy ta sława przychodzi, ucieka przed paparazzi i chowa się w kapturze i w czapce, żeby przypadkiem nie sfotografowano. Wiesz, no bo jak patrzysz na, siedząc taka 16-15-latka, jak siedzi przed telewizorem, chociaż teraz powinnam powiedzieć przed Instagramem, i widzi ten kolorowy świat, to jej się wydaje, że tam jest w ogóle tak ładnie, właśnie kolorowo, że same cudowności, a to jest, tak jak patrzymy też na Twoje życie, czy kogokolwiek innego z show biznesu, takie zaglądanie na to życie przez dziurkę od klucza. Nie wszystko widać. Nie wszystko widać. Jak już wejdziesz sobie w ten świat, no to okej, on jest fajny, bo ja nie mówię, że on nie jest fajny, on ma bardzo dużo plusów, ale też ma bardzo dużo minusów, ale też świat zwykłego Kowalskiego, pozdrawiam wszystkich Kowalskich i Kowalskie, też ma swoje plusy i minusy. Ja mówię, na przykład jak wybieram kierunek wakacyjny, to najchętniej to bym się w ogóle zakopała gdzieś, wiesz, w lesie, w górach, w jakimś małym domku, w norce, bym w ogóle sobie samo ognisko sama rozpalała i gotowała, wiesz, z szyszek zupę, bo uwielbiam takie klimaty, ale ja też rozumiem ludzi, którzy potrzebują czegoś innego, no bo jeżeli pracujesz, masz monotonną pracę, bo moja praca nie jest monotonna, u mnie się cały czas coś dzieje, jestem w 1000 różnych miejsc z różnymi ludźmi, mam bardzo dużo modnych bodźców, więc jakby potrzebuję spokoju, ale jeżeli ktoś ma taką monotonną pracę gdzieś tam, rzadko gdzieś wyjeżdża, no to dla niego turbo atrakcyjny będzie wyjazd na Sylwestra do hotelu, gdzie mu wszystko zaserwują, podadzą, gdzie będzie mógł potańczyć. Turbo wyjazdem będzie hotel all inclusive gdzieś tam, gdzieś w świecie, z animacjami, z głośną muzyką, z darmowymi drinkami. Ja to rozumiem. Więc widzisz, to mamy różne potrzeby, one są zależne od tego, w jakim miejscu, gdzie jesteśmy. No bo jak jesteśmy na początku swojej drogi, no to wszystko nam się wydaje takie wow. Ale potem, jak już to osiągniemy, najfajniejsze jest to, że w ogóle droga do tego sukcesu, najcudowniejsze jest już nie sam sukces, tylko ta droga, ten proces. Bo często się okazuje, że wejdziesz na szczyt i tak naprawdę... Ale to dokładnie jest jak chodzę po górach, że już weszłam na ten szczyt i no fajnie, no fajne widoki, nie? No super, zdobyłam szczyt. Ale ta droga, te różne sytuacje, gdzie tam, wiesz, przechodzę przez te lodowe szczeliny i patrzę w te przepaści, no to jest, wiesz... Piękna metafora. To są emocje. W ogóle często porównuję życie do wędrówki po górach i do pogody też. I powiem jeszcze, nie chciałam tego robić, bo nie chciałam, żeby to... Chociaż nie, dlaczego? Zapromuję swoją następną piosenkę. Właśnie moja kolejna piosenka jest o tym. Tam jest wędrówka między innymi po górach i tam jest dużo o pogodzie. Także tak, tam wszystko jest tak samo w górach, jak w życiu. Dorota, rozmowa z Tobą to absolutna przyjemność. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo. Naprawdę bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie żałuję, że przyszłam, chociaż tak jak mówię, rzadko. Tym bardziej dla mnie zaszczyt. Jejku, strasznie się cieszę, a Tobie życzę powodzenia i sukcesów, ponieważ oglądam Twoje wywiady. Ostatnio cały czas mi się pokazują na Instagramie i cieszę się, że w ogóle tak to teraz wygląda, że poszerzyliście swoją działalność o właśnie takie wywiady, o takie rozmowy, ponieważ myślę, że W każdym człowieku jest dużo takich wartościowych rzeczy, które właśnie warto też pokazać, bo ten świat show biznesu skierował się w taką stronę tylko, wiesz, jakiejś... Chwytliwego nagłówką. Też jakiegoś skandalu, oczerniania, obwiniania, ubliżania, wyśmiewania się. A przecież naprawdę w każdym człowieku jest też dużo wartości i to też no, pasowałoby pokazywać. Ludzie, a nie chwytliwy nagłówek. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.